Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Menti i już drugi odcinek z serii Kubicznych Klimatów. Tym razem zapraszam do mojej twierdzy. Tak jest, moi drodzy, dzisiaj oprowadzę was po tym, co sam stworzyłem. Od razu mówię, że nie ma tego dużo, ponieważ dużo nie grałem, ponieważ od początku chciałem wprowadzić ten pomysł Kubicznych Klimatów do życia, chciałem się z wami pobawić, w związku z czym no, nie przykładałem większej uwagi do tego, chciałem po prostu sobie stworzyć coś własnego, na co miałem pomysł i to będzie to. Tutaj, jak widzicie, mam mały pomościk. Ja was dzisiaj po prostu oprowadzę po swojej twierdzy krasnoludzkiej. Pamiętacie, jak jestem, że jestem krasnoludem? Dzień dobry. O, widzę, że straciłem buty i hełm w międzyczasie. Zaraz wam opowiem, o co chodzi. Dzisiaj was oprowadzę, porzucę parę pomysłów, a później zaczniemy robić odcinki w stylu takim, że ja po prostu będę chodził po różnych miejscach na tej mapie tutaj i pokazywał wam, co można stworzyć fajnego, żeby wrzucić wam parę pomysłów do głowy i żeby to zaczęło jakoś nabierać powoli kształtu, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, a w introdukcji. Teraz tak, ciekawostką na temat tego filmiku jest to, że pod koniec, jak już powiem do widzenia, wrzucę małe wycinki z tego, co się działo zanim tutaj dotarłem, ponieważ jak się okazało, niedawno był u mnie Foka, mój kumpel, i pokazywałem mu Minecrafta i co tam zrobiłem, poszliśmy głęboko w moje kopalnie, i zasejwowałem tam i dzisiaj się tam zalogowałem i patrzę i tak, no i jestem głęboko w kopalniach, nie wiem jak wyjść, bo ni cholernie pamiętałem trasy. Znalazłem jakieś tylne wyjście, więc biegałem między creeperami a zombiakami do domu. Później miałem problemy z zaśnięciem. Wszystko to zobaczycie w wycinkach na koniec filmiku. Teraz tak, zauważycie pewnie, że mam wersję 1.5 Minecrafta, nie 1.6. Tak, zrobiłem to dlatego, teraz nawet sobie odłączyłem internet specjalnie na czas nagrywania odcinka, żeby mnie próbowało zupdate'ować. Dlatego, że nie chciałem mi się teraz update'ować wszystkich tych texture packów i tak dalej. Mam trochę za dużo roboty w związku ze studiami teraz, żeby skupiać się na tym. Okej, okay. Jak widzicie, tutaj zrobiłem takie ogrodzenie podwójne z kaktusów. Całkiem fajny pomysł. To jest jedna z rzeczy, których jestem bardziej zadowolony. Także to wygląda tak i to dzięki temu daje mi dużą, że tak powiem, odporność na creepery. Z drugiej strony, jeszcze fajnie by było zrobić, gdybym zrobił tutaj jeden klocek przerwy i tutaj zaczął budować te kaktusy. I wtedy można było zrobić ten labirynt. Ja w tym labiryncie mógłbym tak biegać, znaczy malutki taki labirynt, tak? I przez niego by przebijały się creepery i często mi się zdarzało tak, że już zabijałem zombiaki i szkielety po prostu na swoim ogrodzeniu, jak miałem pojedyncze ogrodzenie, jakbym zrobił takie wielowątkowe, że tak powiem, no to mogłoby fajnie wyjść i to byłaby ładna pułapka. To też jest pomysł, myślę, dobry na przyszłość, gdybyśmy tworzyli jakieś swoje miasto, fortecę czy coś w tym stylu. Moja forteca od zewnątrz wygląda tak. Forteca tak naprawdę wcale wielką fortecą nie jest, no ale. Widzicie, to jest stado drzew, 90% tych drzew posadziłem sam. Bo stwierdziłem, że chcę mieć w takim zakątku tutaj. Głównym celem przy szukaniu miejsca na twierdzę było tak, że ja zwiedziłem naprawdę, ja chyba spędziłem dobre 4 godziny łącznie szukając świata dla siebie, bo chciałem mieć taką małą zatoczkę otoczoną piachem, za którą byłaby góra i zatoczka, żeby była zwrócona na stronę tam, gdzie schodzi słońce. W związku z tym, żeby jak wstaje, żeby miał spore okno od sypialni, które jest tam, i żebym mógł po prostu oglądać wschód słońca rano. I to rzeczywiście wyszło i to fajnie wygląda. Dobra, zapraszam was do środka. Tutaj, jak widzicie, zrobiłem sobie małą altankę. Myślałem kiedyś, żeby sobie postawić jakieś ławki za pomocą budowania schodków i tak dalej. No, ale to nie wyszło. Teraz widzę, że pumpkiny mi się jakoś dziwnie zrobiły i nie są to latarnie. No, ale dobra. To wygląda tak. Wchodzimy do środka. Podwójne drzwi. To jest całkiem głupi motyw architektoniczny w Minecrafcie, ponieważ tutaj często wlatują mi creepery i zaczynają robić tak. Zacinają mi się po prostu na tych drzwiach i ja później muszę łukiem przestrzeliwać ich, żeby w ogóle wyjść z domku. Natomiast z drugiej strony fajnie to wygląda. No także wóz albo przewóz. Dobra, zapraszam. To wygląda tak. Tutaj mam ten fajny standard, bardzo mi się to podoba. Tutaj mam jakieś podstawowe materiały i nadwyżkę przedmiotów i te właśnie tory kolejowe. Tutaj z kolei mam crafting table, jedyny w moim u mnie w domku, no i posłanie na moje dwa psy. Nie nazwałem ich jeszcze, ale może. Tutaj mam swoją spalarnię, trzy kuchenki w zupełności mi wystarczają. Nie mam w nich węgla, nie trzymam w nich węgla na zapas, co podobno jest dobrym motywem, no ale. A tutaj zejście do moich kopalni, udało mi się zrobić podwójne drzwi żelazne z pressure padami tutaj, no ale z drugiej strony mi się to już nie udało, jestem zbyt ułomny, żeby bawić się tym redstone'em. Jeżeli będziecie pytać, używam Gerudoku, a texture packa bardzo mi się podoba, to taki trochę adventure pack, a ładnie to wygląda i jestem z niego bardzo zadowolony. Fajne są obrazki, fajne są motywy, no ogólnie to wszystko ładnie wygląda. Teraz tak, tutaj są dwie główne sekcje mojej twierdzy.
Po prawej, tutaj, mam swoją sypialenkę. Sypialenka w ładnych kolorach, bardzo mi się podoba purpura i ten jasnozielony. Kominek z jakimiś tam obrazkami, tutaj duży witraż, nie witraż. No i właśnie to okno, o którym wam wcześniej mówiłem. Bardzo mi się to podoba, jestem z tego zadowolony. I to też jest coś, co można brać pod uwagę przy budowie opcjonalnych domów i miast. W świecie, który razem będziemy tworzyli. Tutaj z przymusu zrobiłem sobie portal do Netheru, nic ciekawego. Ozdobiłem go sobie tymi pochodniami z dwóch stron. No i tyle, no. Potrzebowałem po prostu trochę netherracka, żeby zrobić ten wiecznie palący się kominek, bo to jednak ładnie wygląda. Potrzebowałem konkretnie dwóch klocków, tutaj jest jeden klocek, zaraz wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. Pokażcie, szybki transfer. Jesteśmy już na górze. Jak widzicie, w ogóle ja jestem w biomie śniegowym, ale na granicy takiego, nie wiem, normalnego, pustego biomu, nie wiem, jak on się nazywa. W związku z tym to jest też fajne połączenie różnych krajobrazów u mnie. Także jestem tak na granicy wiecznego śniegu, tak? To jest mój kominek i po prostu tutaj sobie wsadziłem netheraka po to, żeby jak ktoś patrzy sobie właśnie na przykład stąd, to żeby widział ten dymek. Przełożyłem to na jakimś filmiku anglojęzycznym na tym, na YouTubie. Teraz tak, tutaj zrobiłem sobie punkt orientacyjny, a wcześniej nie miałem kompasu, wcześniej nie miałem też, nie bardzo się orientowałem w swoich okolicach i do tego jeszcze nie było map, ani nic takiego, w związku z czym zbudowałem sobie wieżę światła. Po prostu tam mam cztery netheraki wiecznie palące się, stado pochodni. Po prostu jak w nocy idę i jestem powiedzmy gdzieś na tamtej górze tam, to już byłem w stanie zobaczyć tą wieżę i wiedziałem, że tutaj jest moja twierdza. To było bardzo przydatne na początku. A miałem też projekt taki, żeby zrobić sobie serię wież oświetlających mi drogę od spawna do domu. To było strasznie fajne, strasznie chciałem to zrobić, po czym się okazało, że spawn po prostu się robi tam, gdzie mamy łóżko. I dupa, i mój spawn po prostu już jest miejscem, które nie ma żadnego użytku. Niestety. No dobra. Z powrotem do twierdzy. I teraz tak. Tam już widzieliście, a idziemy tutaj. Tutaj sobie zrobiłem składzik, dużo go nie ma. Widzicie, materiały budowlane, w większości kobyl. Tutaj mam wszystko, co mam, miałem nadwyżkę czegokolwiek. Dużo kości, dużo innych gratów. Strzały, gdzie są strzały? Tu. No. Tak to wygląda. Tutaj mam mnóstwo chleba, ponieważ wam zaraz pokażę, co sobie stworzyłem. Tylko sobie przerzucę tutaj trochę. O, ja lubię mieć straszny porządek w inwentory, tak swoją drogą. Tutaj jest żarcie, a tutaj mam trochę barwników. Nie za dużo, bo nie za dużo. Czerwonego mam rzeczywiście sporo, bo malowałem owieczki, jak chodziłem sobie gdzieś na wyprawy, no ale nie używam tego do niczego. A tutaj zrobiłem coś takiego. Wiem, że to architektonicznie głupio wygląda i tak naprawdę to, że ja stoję na szkle, to w ogóle jest niesłuszne, ale z drugiej strony miałem ten problem, że ja nie wiedziałem na początku, co ja tutaj mam na ogródku i tamte okna nie pozwalały mi za bardzo zobaczyć, jakie kreatury mi chodzą tutaj po okolicy. A więc sobie stworzyłem to takie małe obserwatorium, żeby po prostu widzieć, co mam. Przede wszystkim, żeby widzieć, co mi pod drzwiami skacze, żeby móc wyjść bezpiecznie z domu. Dobra, jedziemy dalej. Bardzo proszę, a idziemy teraz tutaj. I tutaj tak, tutaj ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, co tworzyłem, bo sobie wyznaczałem jakieś cele i mi to wychodziło. Natomiast to jest moja największa porażka, ponieważ przeczytałem pod paroma filmikami, że da się zrobić własny basen gliny. No i sobie próbowałem zrobić własną wytwarzarnię gliny. I to wygląda tak, że tutaj jest sam piasek. I zwykły basen. Do niczego niepotrzebny, bezużyteczny, bezsensowny, ładnie podświetlony, to akurat fajnie mi wyszło, ale poza tym idiotyczny. Sam pomysł, żeby w ogóle krasnolud miał basen, jest głupi, bo krasnoludy się nie myją, bo im więcej brudu, tym lepiej pachną. No i tak, no powiem wam, że bardzo byłem zawiedziony, jak się okazało, że mi się ta glina nie tworzy. Może jest jakiś sposób na to, ale widocznie jestem zbyt ułomny, żeby to zrobić. Ogólnie pokój jest fajny, ale nie ma absolutnie żadnego użytku i jestem trochę zawiedziony. I tak, jedziemy dalej. A reszta to już są projekty, z których jestem całkiem zadowolony. Czy reszta? Dużo już nie ma, bo mówiłem, dużo nie grałem, bo czekałem, żeby stworzyć ten projekt kubicznych klimatów z wami. To są moje farmy podziemne. Zawsze marzyłem sobie, żeby zrobić sobie farmy. Tutaj mam bardzo fajną farmę. A trzciny cukrowe, jak widzicie, po prostu woda mi się wylewa tutaj ze ścianki. Tutaj mam postawione wszystko na brzegach i to rzeczywiście dało mi bardzo dużo cukru i możliwości zrobienia książek, półek na książki i tak dalej, i tak dalej. Także to fajnie wyszło, to jest wszystko oświetlone bardzo ładnie, bardzo dużo pochodni, bardzo dużo drewna w to poszło, ale dzięki temu to po prostu mi bardzo szybko odrasta. No a tutaj mam farmę, nazywałem ją ryżową, jak ją tworzyłem, to jest farma po prostu pszenicy, tak? I dzięki temu mogłem sobie stworzyć coś takiego. To jest takie coś, co mi się kojarzyło z polami ryżowymi. Chciałem to zrobić na większą skalę, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu u mnie w twierdzy. A i więcej tego nie potrzebuję. Jeżeli będziemy tworzyć jakiś projekt, w którym będziemy właśnie chcieli zrobić powiedzmy jakieś tam zaplecze właśnie takie z jedzeniem, a to będę chciał właśnie coś takiego zrobić. Coś na tej zasadzie, żeby to nie były symetryczne. O! 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 Brawo! Brawo dla mnie! Popsułem sobie właśnie.
żeby to nie były symetryczne ścieżki, tylko żeby właśnie tak chodziły nierówno i żeby tam w nich wszędzie była woda. Bardzo mi się to podoba. Natomiast ciekawą częścią tego jest to, że odkąd naprawili wodę w którymś z patrzy ostatnich, znowu mi działa, ponieważ przez jakiś czas to było nie do poruszenia. Bardzo źle zrobione, ale mimo wszystko tajemne przejście, a drugie wyjście z mojej twierdzy. Nie wiem, do czego to używam, po prostu chciałem coś takiego mieć i coś takiego mam. I właściwie na tym kończy się historia. Tutaj mam coś takiego. Staram się wyjść, tylko że tutaj pod prąd muszę iść wody, więc to trochę zajmuje. No niestety to jest źle zrobione. To nie jest zrobione tak, żeby łatwo się tędy przedostawał, ale ja nigdy tego nie używałem, nigdy nie znalazłem tego celu. Użytku, nie celu. A w związku z czym to wygląda tak, tutaj mam małą jaskinkę, a tutaj jest wodospadzik, który można po prostu podpłynąć. Czy już jest noc? Tak, już jest noc. Więc się chowamy zaraz, tu jest wodospadzik. I wyjście na zewnątrz, na bardzo dalekie tyły moje. Znaczy, no nie bardzo dalekie, ale daleko i te tyły. Dalekie tyły, dobra, trudno. Jedziemy dalej. Dobra, jesteśmy z powrotem w mojej twierdzy. No i właściwie to jest koniec samej mojej twierdzy. Reszta to są kopalnie. Pokażę wam, jak zrobiłem kopalnie. Przejedziemy się wózkami. Przy czym wózki mam bardzo źle zrobione. To jest w ogóle niedokończony projekt, no ale trudno. Coś jeszcze wam miałem powiedzieć. Już wiem. Nie pamiętam, znaczy. Nie jestem w stanie wycenić, ile trwał będzie ten filmik, a w związku z czym w pewnym momencie może być po prostu cięcie. A pogódźcie się z tym. I po prostu przejdźcie do drugiej części. Adnotacja będzie wyświetlona na środku ekranu, będzie spora, także łatwo będzie trafić. Dobra, spróbujemy teraz.